Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwie duże puszki kolekcjonera z kolekcji Panini FIFA 365 2022, wersja węgierska. 52 karty w środku. Zobaczymy, ile. 4 limitki. Mamy 4 karty limitowane plus saszetki. Więc zobaczymy, ile padnie nam węgierskich limitek, a ile tych international. Oczywiście byłoby fajnie, jakby co najmniej dwie były węgierskie, no ale to zaraz zobaczymy, jak to wygląda w takich produktach. I mamy pierwszą puszkę. Może na razie to wyciągniemy wszystko. Druga strona. Ok. Mamy to. No i teraz będziemy sprawdzać karty limitowane. Manor Solomon z Szachtara. Jego już akurat mam. Raheem Sterling, Manchester City. Jego również mam. Luis Suarez, Atletico i Patrick Por z Debreceni. Jego nie miałem, więc jest nowa limitka do kolekcji. A teraz druga strona. Attila Fiola z Fehewaru. No, jego chyba kojarzę, jego już trafiłem gdzieś. Ale fajnie, że jest węgierska limitka. Do tego João Cancelo z Manchesteru City. Van Dijk, Liverpool i Houssem Aouar, Lyon. On akurat nie jest aż tak częsty, więc też fajnie, że wpadł. Ile mamy tutaj saszetek? Po 8. Więc nie będziemy się tutaj zastanawiać, tylko otwieramy i liczymy wszystko za jeden punkcik. Te 8 saszetek do tych limitek, a te do tamtych. No i co my tutaj mamy? Titan Rojos Boca, Lautaro Martinez International Star Argentyna i Real Boca, Real Bayern. Czyli nic z pierwszej saszetki nie wpadło. Druga strona. W sumie tutaj jest troszeczkę większa przewaga, bo mamy węgierski zespół z Fehewaru, natomiast Debreceni nie ma, ale zobaczymy. Manchester City, Magicen, Sterling, czyli jest pierwszy punkt. Jest również drugi, Cornet z Lyonu. Do tego Liverpool, no patrzcie, wszystkie karty na razie wpadają. Logo Barcelony, jest Fehewar Nego i Paris Saint-Germain, czyli 4 karty wpadły z tej saszetki. No, ale teraz też zaczynamy. Magicen Shakhtar, Patrick. Tutaj mamy Mbappé International Star Francja, Ajax, logo Milano, Lyon i Palmeiras. Co mamy tutaj? Dominator Martinez Interu, Otamendi Argentyna, Fehewar Fiola, Real, Palmeiras i Shakhtar. Mamy rarkę, moi kochani. Tadic z Ajaxu. Do tego Akanji Fans Favorite, Borussia, Lyon, Ajax, Chelsea i Fehewar. Ciekawe, czy w drugiej puszce też będzie rarka. Fehewar Petriak, City, Walker, Boca, Ajax, Boca i Real. Mamy Ajax Game Changer Antony, do tego z Manchester United Fernandez, fans favorite i bazówki Inter, Atletico, Paris Saint-Germain i Palmeiras. Manchester City, Titan Stones,
Lukaku, International Star Belgia, Milan, Inter, Inter i Manchester United. Z Ajaxu Titan Blind, Vertonghen, International Star Belgia, bazówki Milan, Liverpool, Shakhtar i Real. Więc tutaj mamy tylko 3 karty, a tutaj 8. Magicen, Chiesa z Juventusu, Rashford, Anglia, Bayern, Inter, Liverpool, Lyon. No tutaj jak na zawołanie wpadają karty. Jest ponownie Magicen, Patrick. No to troszkę słabo. W jednym produkcie dwie te same karty w saszetkach. Barella, Włochy i mamy bazówki. Barcelona, Fehewar, Boca i Inter. Tutaj mamy Fodena, Game Changera, Manchester City, Fehewar, Kovac, Atletico, Milan, Palmeiras i Juventus. Po dwie saszetki zostały. Havertz, Game Changer, Chelsea, z Milanu Calabria, fans favorite, Real, Boca, Manchester United i Liverpool. No i też jest rarka, moi kochani, czyli jak na razie w tych puszkach czy giveboxach trafiam praktycznie za każdym razem kartę rar. Tutaj jest Bruno Fernandes, czyli dwie rarki na odcinku. Barcelona, Busquets, fans favorite, Atletico, Manchester, no tutaj odkładamy Manchester City, Atletico i Olympiakos. Ostatnie sztuki zostały. Dużo się tutaj już nie zmieni. Firmino, Game Changer, Liverpool, Busquets ponownie, fans favorite, Barcelona, logo Barcelony, Fehewar, Manchester United oraz Inter. Cztery karty z tej strony. No i mamy ostatnią saszetkę z prawej. Dominator Neymar, Martinez, Argentyna, Fehewar, Barcelona, Ajax i Borussia. Czyli zwycięstwo puszki po prawej stronie. Nawet jakbyśmy odliczyli ten węgierski zespół, to i tak wygrają. W sumie wygrali. Bo mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. 9 kart, jakbyśmy nie liczyli, ale 5 również padło, więc kolosalna różnica tutaj po tej stronie. Moi kochani, jeżeli chodzi o karty limitowane, to na pewno jest nowa POR do kolekcji, a Fiole z tego, co kojarzę, miałem, więc no, jestem zadowolony, że coś nowego doszło. No i czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie kolejnego produktu węgierskiego, czyli dużych puszek z kolekcji Panini FIFA 365 2022. To wszystko. Żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!